Odkręcamy tempo i zaczynamy drugie okrążenie w ramach naszych gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Andrzej Gutmostowy, Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość. Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panowie, jak będzie wyglądał sejm po 13 października? Czy w tym sejmie PiS i PSL będą mogli się dogadać? O tym wszystkim oczywiście przekonamy się po, ale pytamy już dziś, przed wyborami, na te 20 kilka dni przed głosowaniem. Najpierw Jakub Stefaniak, rzecznik PSL-u. Krótka wypowiedź, posłuchajmy. Czy jest tutaj jeden głos wśród państwa, jako całej formacji Koalicji Polskiej, w sprawie tej potencjalnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością? Już teraz jest. Czyli nie. Nie ma szans. Nie. Powiedział wyraźnie prezes kosiniak kamysz ostatnio w programie pierwszym Telewizji Polskiej, że nie widzi szans na, takiego, na taką koalicję. U Moniki Olejnik to samo powiedział Paweł Kukis, więc nie ma tematu. Nie ma tematu, mówi Jakub Stefaniak. No ale czy temat sam nie wejdzie w ręce polityków PiS i PSL, jeśli będzie taki werdykt wyborców? A jaki może być ten werdykt? Zobaczmy średnią sondażową z ostatnich czterech pomiarów wrześniowych, by nie mówić o tym, że jedno badanie, że może jakiś wyskok. Marcin Palade przygotował takie wyliczenie. Proszę bardzo, PiS 47,5, Platforma Koalicja Obywatelska 28,5, Lewica 13, PSL 6, Konfederacja 4, inne komitety w okolicach błędu statystycznego. No właśnie, no i z tego. Badania, czy z tej średniej sondażowej wyniknęłoby, że PiS miałoby samodzielną większość. No ale gdyby Pani Andrzeju zabrakło 3, 4, 8, 12 mandatów do samodzielnej większości, to jak wtedy powinni zachować się? odpowiedzialni parlamentarzyści pro chciałbym przypomnieć starą maksymę że w polityce nigdy nie mówi się nigdy dlatego jestem zaskoczony takimi twardymi deklaracjami kolegów z Peru, że nigdy pod żadnym pozorem nie, nie, nie będą współpracować z jakąś inną partią to nie dotyczy tylko tylko Prawa i Sprawiedliwości czy koalicji czy naszej koalicji natomiast uważam że mogą być takie okoliczności że wspólnota programowa będzie będzie mówiła o tym że tak, że, że taka współpraca powinna być. Dlatego jeszcze raz. Proszę kolegów z pzl aby nie obrażali się na inne partie polityczne, że prowadzą twardą politykę, ekspansję w terenie, że walczą z, z politykami pzl w terenie. My także tego doświadczamy, nawet nawet w ramach naszej koalicji. Natomiast nadrzędnym celem jest chyba dobro naszego państwa i wspólnota programowa. Dlatego apeluję, jeżeli będą sprawy, których będzie mieć wspólne zdanie, to postarajmy się je zrobić Panie w na rzeczywistość. Nie, nie obrażamy się na rzeczywistość, natomiast, tak aby w partii był porządek, to trzeba słuchać głosu lidera i iść wytyczonym kierunkiem. Jak będziemy wszyscy w różne strony szli, to nigdy tego porządku nie będzie. Więc prezes kosiniak kamysz po konsultacjach z Naczelnym Komitetem Wykonawczym tą decyzję podjął w oparciu o fakty. Natomiast, słuchając o tych sondażach i ewentualnych samodzielnych rządach pisu po wyborach koalicji tutaj zjednoczonej prawicy to mi się ta anegdota przypomniała kto wchodzi na konklawę papieżem ten wychodzi kardynałem i tutaj w tym przypadku może być, może być podobnie bo jednak pamiętajmy że każda partia rządząca nawet prawo i sprawiedliwość mimo że idzie z tymi nieco populistycznymi hasłami czy można powiedzieć tymi hasłami adresowanymi do konkretnych grup w ramach kampanii, w trakcie kampanii wyborczej traci część elektoratu, bo zawsze jest atakowanie partii rządzącej. Natomiast co do tych kwestii programowych, jako polskie stronnictwo ludowe jesteśmy partią centrum. Nie, po, nie jesteśmy za żadnymi radykalizmami. Jesteśmy za, rozwiązania, za rozwiązaniami optymalnymi nie tylko pod względem światopoglądowym, ale przede wszystkim pod względem gospodarczym. Bo dobry rozwój polskich przedsiębiorców, stwarzanie warunków do rozwoju jest dla nas równie ważny jak godziwe życie i godne prawa człowieka. pewnie każdy by się żeby powiedział Pan o populistycznych propozycjach Prawa i Sprawiedliwości. Może Pan rozwinąć tę myśl, które są populistyczne, tak zdanie. Bo jeśli mówimy proste rozwiązanie o 13 lub 14 emeryturze, podczas gdy w budżecie państwa. Na rok 2020 nie ma to odzwierciedlenia, to mówimy jako PSL wprost. Dawaliśmy postulat, konkretną propozycję, popartą ponad 200 tysiącami podpisów obywateli: emerytury bez podatku. Rozwiązanie uczciwe, żeby nie płacić ponownie podatku od zapłaconych, od zapłaconych uprzednio składek, tak aby emerytom średnio 300-400 zł podnieść emeryturę. I szkoda, że koledzy posłowie ze Zjednoczonej Prawicy, z Prawa i Sprawiedliwości i z partii koalicyjnych. Nie zechcieli tego argumentu przyjąć do realizacji. Jednocześnie pamiętamy też o wielu innych działaniach, gdzie na przykład rząd prawa i sprawiedliwości z jednej strony sugerował, sygnalizował wsparcie dla... Ku gospodyń wiejskich czy ochotniczych straży pożarnych, z którymi jesteśmy związani jako ruch ludowy od lat, od czasów, kiedy pana dziadkowie byli w polskim stronnictwie ludowym, jednocześnie ograniczając ich pewne swobody, bo ostatnie propozycje ustawowe, ustawy o, o zarządzaniu kryzysowym przedstawiane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tym kierunku zmierzają, więc to budzi nasz niepokój. tymi na to, Natomiast ja uważam, że podejście takie, że że PZL ma monopol i wyłączność na niektóre środowiska, okoła gospodarstw wiejskich czy straży miejskiej, to, to uważam, że, że to właśnie jest takie zbyt ambicjonalne podejście do tematu. Ja sam Zawłaszczają ludowcy co nieco na, na wsi. uważam, że uważam, że jest to nieuczciwe traktowanie, że są pewne środowiska, które są, które są nasze i. Cudzysłowie wara innym od tych środowisk. Uważam, że, że takie szczelanie focha jest nieodpowiedzialne, bo w końcu każdy Pani powinien pośle, nie przed, przed, przedstawić, przedstawić ofertę programową. Jeżeli jakaś inna partia da lepszą ofertę Kongu Spodywieckiego, chociażby starzym pożarną, to tak. absolutnie wszyscy walczymy uczciwie i merytorycznie, a nie uważamy, że że mamy pewien ogródek, do którego nie wolno. A te emerytury? No, no zdecydowanie uważam, że. Nie, akurat, Emerytura bez podatku, panie pośle. Tak czy nie? Czy w sejmie poparł pan taki projekt? Yy, u, Uważam, że jest to godne rozważenia, natomiast nie znam szczegółów, dlatego nie będę się wypowiadał. wypowiadał A ta 13 i 14 panie pośle, nie jest trochę tak, że no to jest jednak wrzutka przed wyborami, tak jak przed europejskimi, tak dzisiaj jest to taki prosty transfer społeczny Oczywiście. zamiast systemowego rozwiązania. Kierunek uważam za słuszny, natomiast nie znam szczegółów ustawy, nie brałem udziału w procesie legislacyjnym i także nie brałem udziału w rozmowach. Ale jest pan za takim pomysłem? Za 13 14 14, o czym mówił prezes Kaczyński? I byłbym za takim rozwiązaniem. Chcę jeszcze podkreślić, że że Pomimo dużych transferów socjalnych, dalej budżet zaoferowany przez Zjednoczoną Prawicę jest zrównoważony. Dlatego musimy pamiętać o tym, że te wszystkie propozycje socjalne mają swoje odzwierciedlenie w budżecie państwa. A czy PSL wie, skąd wziąć pieniądze na taki projekt emerytury bez Rzeczywiście. Polskie Stronnictwo Ludowe około 20 miliardów złotych. Polskie pieniądze. Stronnictwo Ludowe program, jako jedyna partia w tej chwili w Polsce ubiegająca się o głosy naszych rodaków, wyborców podaje jednocześnie źródła finansowania tych rozwiązań i tak jeśli mówimy o emeryturze bez podatku około 20 miliardów złotych skali roku które trafia do osób często najbiedniejszych do emerytów i rencistów którzy trzeba to powiedzieć wprost są najmniejszymi beneficjentami tego wzrostu gospodarczego czy tej korzystnej koniunktury którą teraz doświadczamy jedna trzecia wraca od razu w formie podatków w formie tych podstawowych zakupów które emeryci i ręciści będą dokonywali bo te pieniądze zostaną wydane w Polsce. Jednocześnie pamiętajmy, że wraz ze wzrostem... Płacy minimalnej, również przychody budżetu państwa, przychody z tytułu składek, z tytułu podatków znacznie rosną. No ale nawet jeśli to jeszcze 12. Tak, ale kolejny element. Jesteśmy za tym, aby na przykład polska grupa zbrojeniowa była nie tylko pośrednikiem w sprzedaży zagranicznych, zagranicznego uzbrojenia, ale aby była stymulatorem rozwoju polskich firm na potrzeby sektora zbrojeniowego, ale nie tylko. Tutaj mamy przykład szumnie deklarowany zakładu Autosan w Sanoku, który miał produkować inaczej na cele militarne i na cele... Między innymi pożarnicze samochody. Niestety z tych planów nic nie wynikło. Jednocześnie jesteśmy za tym, aby rynek odnawialnych źródeł energii uwolnić, aby instalacje, aby elementy tych instalacji były produkowane w naszym kraju, co będzie motorem rozwoju. Czyli zamiast wagonów węgla z Rosji, zamiast węgla z Mozambiku, ale to tam bardziej w ramach takiego można powiedzieć, bo obecnie było, jesteśmy za tym, aby tą energię produkować w Polsce, jednocześnie napędzając całą branżę. Zakładów, które produkują elementy takich instalacji. To jeszcze panowie, zostało nam kilka minut. Chciałem zapytać was o tę ostatnią prostą kampijnijną. Co waszym zdaniem zdecyduje wśród tych osób, które często w tych ostatnich dniach będą się zaczynać interesować polityką, bo przecież nie wszyscy muszą nią żyć na co dzień, jak my tutaj w studiu czy przed telewizorami. Poziom życia w ciągu, w ciągu tych czterech lat ocena ekipy Prawa i Sprawiedliwości czy jeszcze inne przesłania? Przede wszystkim uważam, że wiarygodność obecnych czterech lat rządów, czyli zdecydowanie większa. Część tych obietnic czy tych deklaracji, które były przed wyborami, ale także w trakcie wyborów deklarowane, zostały dotrzymane. I jeżeli nawet ktoś ma uwagi, że niektóre transfery socjalne są zbyt obszerne, zbyt duże, że można było. Ciężar tych transferów przecie, przekierować na, na, na przedsiębiorczość, na inwestycje, ale wiarygodność i stuprocentowe, prawie stuprocentowe wykonanie swoich zobowiązań. Nie będzie to dla was bardzo trudnym wyzwaniem zmierzyć się z tą wiarygodnością, o której mówił pan, pan Andrzej? Nie będzie to dla nas problem, ponieważ jako polskie Stronnictwo ludowe już od blisko 100, od ponad 120 lat jesteśmy blisko tych konkretnych spraw i my w kampanii właśnie na tematach ważnych dla społeczności lokalnych się skupiamy. Bo jeśli dziś Prawo i Sprawiedliwość daje propozycję 100 obwodnic, nie podając lokalizacji tych obwodnic, są to, można powiedzieć, nieco mgliste propozycje. Jednocześnie mamy do czynienia z taką, z taką sytuacją, że głos przedsiębiorców w ramach w ramach tych ustaleń międzysektorowych w ramach Komisji Rady Dialogu Społecznego nie jest szanowany, to obawiam się, czy może mam takie przypuszczenia, że Tutaj stanowisko przedsiębiorców może mieć duży wpływ na wynik ja wyborców, rozumiem, bo oni gwarantują chciałem, chciałem do dobre szerzej, warunki do rozwoju gospodarczego w czy, 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 czy nie obawiacie się w PSL-u, że te trochę hasłowe rozumienie tych czterech lat, czyli 500 plus zrealizowane tak, jak było obiecane, że uszczelnienie systemu VAT, że rozwój gospodarki, jest niskie bezrobocie, że to sprawi, okay. że będzie trudno psl powiedzieć w Polsce Powiatowej, będzie lepszy lepiej? Ale jednocześnie jest szereg obietnic niespełnionych, więc tutaj zostały te dwa, trzy najgłośniejsze. Hasła zrealizowane, zrealizowane, ale no nie widać samochodów elektrycznych, polskiej produkcji na ulicach. Program mieszkaniowy okazał się również klapą. Dlatego to jest trochę budowanie narracji przez Prawo i Sprawiedliwość, że wszystkie obietnice że zostały zrealizowane. Natomiast. Samo, samochodów elektrycznych może nie widać, ale na pewno są konkretne działania i myślę, że w najbliższych latach zacznie ten projekt być bardziej realny. Natomiast. W Małopolsce mamy problem ze smogiem. Nie, nie tylko w Małopolsce, ale to już jest kwestia, którą po, oczywiście samorządy te się są za to odpowiedzialne, ale walka ze smogiem w ogóle ze środowiskiem to jest na. Na wiele, wiele kadencji. To to nie jest żaden rząd w stanie zrobić. Dlatego na przykład w sprawie ekologii, czy czy smogu uważam, powinien być pakt o, o, o nieagresji i wszystkie siły polityczne powinno nakreślić program, oczywiście. oczywiście wyręczając samorządy, bo samorządy powiatowe, nawet wojewódzkie, nie są w stanie same zrealizować same zrealizować, właśnie. poza tym powietrze i, i, i woda nie, nie, nie ma granic. Dlatego zdecydowanie uważam, że powinna być większa rola większa rola państwa. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do. do Zresztą, do pana słowa propos przedsiębiorczości akurat to jest. Pan jest przedsiębiorcą, to jest, więc, ja jestem przedsiębiorcą i należy do wielu stowarzyszeń przedsiębiorców, i nawet jeżeli Zjednoczona prawica nie jest, nie jest ulubioną partią w niektórych częściach środowisk gospodarczych, to doceniają doceniają to, że przede wszystkim euro. To jest to ta sfera, którą którą oni uważają, że że, że nie powinno być prowadzone i, i zjednoczona prawica idzie w tym kierunku. Poza tym niektóre trzeba powiedzieć, że że te transfery socjalne, które są tak mocne, na przykład bardzo pozytywnie wpływają na konsumpcję, między innymi na turystykę. Chciałem. A nie dzwonili koledzy przedsiębiorcy mówili panie Andrzeju, co to się dzieje z tym pensją minimalną, która ma tak drastycznie rosnąć albo ze wzniesieniem 30 Bo właśnie. No właśnie spotkałem się z kilkoma przedsiębiorcami i wszystko, tylko z powiedziało, my już od dawna płacy minimalnej nie płacimy. Jesteśmy na dużo, dużo wyższym poziomie i naszym największym problem jest znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej, a nie, że, że ten pułap jest. A 30 kg jest. A pan premier Gowin dzisiaj zadeklarował, wczoraj zadeklarował wystąpienie rządu, jeśli. Ten projekt zostałby wdrożony, więc tak, to już było kilka dni temu, natomiast później wyjaśnił, że że w ogóle takiego tematu na razie na razie nie ma z tego z tego, co pamiętam. Co na tej ostatniej prostej, pani Adamie? Uważam, że na ostatniej prostej tych tematów będzie kilka. Zgadzam się co do paktu o zdrowiu dziś premier, premier daj Boże, prezes Władysław Kośniak kamysz przedstawił rozwiązania paktu dla zdrowia i zapraszamy wszystkie siły. I prawo i sprawiedliwość i Platformę Obywatelską wraz z koalicjantami i lewice do tego, aby poprzeć rozwiązania dla obywateli, a poprzeć PAGO zdrowiu 6,8% na służbę zdrowia, bo ze służby zdrowia korzystają wszyscy, w szczególności z tej publicznej osoby najuboższe, tam najdotkliwiej dotykają tych problemów, które mamy obecnie. Jednocześnie w Polsce powiatowy to, o czym wspominaliśmy, negatywnie odbiła się ustawa o sieci szpitali i też liczymy na to, że... Ta ustawa, ten Pakt rozwiąże problem społeczności lokalnych z dostępem do szpitali w miejscu, szczególnie tych szpitali powiatowych, które ze względu na złe uwarunkowania dziś dziś cierpią. Natomiast na ostatniej prostej decydująca będzie aktywność kandydatów, będzie dotarcie z programem do wyborców. Jestem spokojno polskie Stronnictwo ludowe. Znam koleżanki i kolegów, kandydatów z listy w okręgu sierackim, w którym kandyduję, widzę ich aktywność i widzę również bardzo dobry odbiór przez wyborców, bo jesteśmy partią. Ruchu, umiarkowanych, umiarkowaną łączymy Polaków, a tego dziś nasz kraj potrzebuje. No to panowie, skoro kandydaci muszą iść w bój, to nie zatrzymujemy dłużej. wracajcie do roznoszenia ulotek, zaczepiania wyborców, potencjalnych. Rozmów z wyborcami. Rozmów z wyborcami. Oby tak to wyglądało. Adam Nowak, Polskie Stronnictwo dziękuję Ludowe, Andrzej panie, tak dobrze, Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość. Tyle działacze, kandydaci politycy. Za moment wrócimy z publicystami, dziennikarzami. Zostańcie państwo z nami. Gorące pytania telewizji w polsce.pl. Za chwilę kilka. Wracamy.